Cześć, z tej strony Creepy2Game i dzisiaj witam Was na przewidywanie meczów kwalifikacyjnych Ligi Europy i konferencji. Tak samo mamy tutaj przy bardzo knockout, czyli kwalifikacyjne rundy, playoffy, żeby do playoffu się dostać, a więc no to możemy już wyrzucić, bo już to mieliśmy. Więc przejdźmy do pierwszego spotkania. Feyenoord AS Roma. No tutaj no kurczę, no tutaj ciężko według mnie będzie. No na pewno to jest takie chyba najbardziej łatwe do wytypowania. Czy nie łatwe, to najbardziej najcięższe do wytypowania, chociaż kurczę, no... RC Lens i Freiburg byłyby też moim zdaniem ciężkie. Ale powiem, no... no bo Roma chyba wyszła z pierwsza. Chociaż nie, oni musieli wyjść z drugiego miejsca, żeby być... w Lidze Europy, bo oni chyba nie grali w Lidze Mistrzów. Także powiem tutaj, no kurczę, no że wygra Roma. Może to być zaskoczenie, że wygra Feyenoord. Okej. AC Milan, Stade Rennes, czyli jakoś tak. Także no tutaj no Milan wychodzący z trzeciego miejsca z grupy śmierci w Lidze Mistrzów. I Stade Rennes, nie wiem skąd wyszło, nie wiem czy, nie, drugie pewnie było, oni już nie wiem z kim kurczę w grupie byli, nie pamiętam, więc tutaj no też myślę, że będzie wygrana Milan. Kolejne starcie, RC Lens, Freiburg. No tutaj ciekawe zestawienie, no według mnie bardzo ciekawe, także no chyba RC Lens, chociaż też z trzeciego miejsca wyszli. No Freiburg z drugiego widać. No kurczę, także powiem, że przegra Freiburg. Bo to też jest ciężkie do wytypowania. Sporting, Young Boys. Obaj z drugiego miejsca, jak widzę, bo na pewno nie... Chociaż Sporting czy był Lidy Mistrzów? Chyba nie. Albo był. Chyba nie był. Także tutaj według mnie wygra Sporting, no jakkolwiek nie zajmuje się tym. Marsylia, Szachtar, no tutaj chyba też bez dyskusji. Sparta Praha chyba też odpadnie. Praga, dobrze pamiętam. I drużyna chyba z Kazachstanu, więc tutaj też wygra chyba portugalska według mnie. I Toulouse, Benfica. No Benfica ze słabą jakkolwiek formą, patrząc na to, że wyszli z trzeciego miejsca, a byli według mnie chyba top 2. Także ich no, przeceniłem strasznie. Także patrząc na to, kurczę, myślę, że może wygrać tutaj właśnie Toulouse, bo grali w grupie z Liverpoolem. Ale powiem, że wygra Benfica, no myślę, że ten João Mario, Angel Di Maria i inni dadzą sobie radę, więc tak by wyglądało jakkolwiek tutaj moje zestawienie. No prawie wszyscy w tym samym, więc przejdźmy teraz do rund w Lidze Konferencji. Dlaczego nie gadam długo? Dlatego, bo ja jakkolwiek nie śledzę zbytnio tych drużyn. Więc teraz lecimy. Pierwszy mecz. Sturm Graz i Slovian Bratisława. Nie kojarzę, znaczy kojarzę oba, ale nie śledzę ich. O, Sturm Graz to już nie pamiętam, jaka to była drużyna. Z jakiej ligi? Słowia to chyba Liga Słowacka. Czy nie, chyba to nie jest chyba, nie jest chyba słoweńska. Liga Słowacka. Tak mi się wydaje. Tutaj ciężko, więc przejdźmy jakkolwiek może dalej, później to. Servette i Ludogorets. Też nie kojarzę, więc dalej. Eintracht, USG, Royal Union chyba. Czy Union? No tutaj chyba myślę, że jakkolwiek wygra Eintracht. Chociaż może być jakkolwiek zaskoczenie. No nie, myślę, że nie będzie zaskoczenia. Według mnie. Nie no, nie mogę z tego wiatru. Ja chyba to już mówiłem w poprzednim odcinku. Tak wieje. Że chociaż nie, tutaj drzewa nic. Drzewa nawet. Drzewa się nie ruszają, dziwne. Dziwne, strasznie.
Dalej, Real Betis, Dinamo Zagrzeb. Kurczę, no Real Betis ostatnio zremisował, że nie wiem, to mówi się Girona, czy Girona, czy Girona, chociaż mówi się chyba Girona. No tutaj chyba myślę, że wygra właśnie Real Betis. Dalej, KA Gent i Maccabi Haifa, która poprzedni razem była w Lidze Mistrzów, jak dobrze pamiętam, i jakoś sobie radziło 2-0 z Juventusem, a KA Gent to jest liga belgijska, tak dobrze pamiętam, chyba. Więc tutaj no chyba powiem, że bez zaskoczeń, chociaż nie, bo oni musieli wyjść z drugiego miejsca. FK Molde, Legia Warszawa. No i tutaj, zostawmy to na koniec. Ajax, Bodo Glimt. Bodo Glimt chyba, czy Glimt, nie, to G jest takie, no to Glimt. No tutaj, no... kto by mógł wygrać? No chyba Ajax, bo się odkują, chociaż kurczę, po ostatnich meczu pucharowym, chociaż nie patrzmy na puchary, patrzmy na ligę, więc Bodo Glimt, lecisz. Olympiakos kontra Ferencja Rossi, Torna Klub. Olympiakos. Sturm Graz, Slovan Bratisława. Sturm Graz, szczerze. Servette, no tutaj no nawet nie mam pojęcia, kto by wygrał, więc tutaj mi jako obojętne. I Molde, Legia Warszawa. Ostatnio co się dzieje z Legią, to jest po prostu jasna cholera. Ludzie, AS Alkmaar dostaje za pobicie, już nie pamiętam tego dosłownie całego, ale za pobicie trenera Legii. Dostaje 40 tysięcy tylko. I oni chcą jeszcze jakkolwiek iść no na sprzeciw, no nie chcą tego przyjąć, chcą się do tego odwołać, chcą to usunąć, a my 100 tysięcy kary za Anglię plus 5 mecz mają bana na europejskie puchary kibice. Później, to co się chyba działo tego u nas, 40 tysięcy i zamknięty jeden sektor na mecz z Molde. Ja pierdykam, na nie po prostu. I nas chcieli jeszcze wywalić jeszcze z Ligi Konferencji, a to co mnie byłby taki bullshit. W sumie to i tak jest bullshit z całą UEFA i wszystkim takim jednym duperelem. FK Molde. Nie wiem. Ciężko mi jakkolwiek stwierdzić to. Jakbym... Czy nie, kurde, to jest chyba Liga Norweska. Więc... Czy ja kojarzę jeszcze jakąś drużynę z Ligi Norweskiej niż tą? Chyba nie kojarzę zbytnio. Także powiedziałbym, że Legia, chociaż Legia, no patrząc też, patrzmy też na ligę. I tam są chyba szósty w tabeli, przewalili z Krakowiem, chyba już nie wiem, czy to był podstawowy skład, czy nie. Ale wierzę w naszych i myślę, że Legia Warszawa przejdzie dalej. Więc tak to wygląda tutaj w Lidze Konferencji. Czy coś by zmienił w Lidze Europy? Chyba nic bym nie zmienił, chyba tak bym to zostawił, no może to bym tutaj zmienił jakkolwiek mecz Epsilon z Freiburgiem albo Feyenoord z Romą, no i tutaj jeszcze no nic, więc tak to by było, więc może te dwa odcinki wlecą tego samego dnia, chociaż tego mogę wam nie obiecać, to zobaczymy jak to wyjdzie, jak się wyrobię, kiedy się wyrobię, na kiedy, na ile i na co i po co. Także dziękuję za oglądanie, piszcie oczywiście w komentarzach wasze opinie. Trzymajcie się i cześć.